Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tak zwanym zespole mięśnia gruszkowatego. Nie do końca już w tej chwili chcielibyśmy to nazywać jako zespół mięśnia gruszkowatego, ponieważ wiemy, że nie tylko mięsień gruszkowaty może podrażniać nerw pulsowy w obrębie pośladka, więc taka nazwa, którą obecnie się przyjmuje w badaniach, jest to tak zwany zespół bólu głębokich mięśni pośladka. Polega on na tym, że nerw kulszowy, który sobie przez ten pośladek przebiega, jest podrażniany przez różne struktury w obrębie pośladka. Może to być mięsień gruszkowaty, mogą to być inne krótkie mięśnie stawu biodrowego, mogą to być nawet mięśnie kulszowo-goleniowe. No i w wyniku tego podrażnienia ból z tego nerwu kulszowego będzie nam promieniował w dół, może promieniować do uda, może promieniować do łydki, czy nawet do stopy i dawać jakieś inne objawy neurologiczne typu mrowienia czy drętwienia. W pierwszym ćwiczeniu będziemy sobie chcieli mobilizować obszar pośladka. W tym ćwiczeniu oczywiście oprócz mobilizacji mięśni pośladkowych, w tym mięśnia gruszkowatego, ale też krótkich mięśni znajdujących się pod pośladkiem, będziemy sobie również mobilizować nerw kulszowy, będziemy sobie mobilizować staw biodrowy, plus dodatkowo będziemy sobie mobilizować odcinek lędźwiowy kręgosłupa, więc jest to takie bardzo kompleksowe ćwiczenie i z reguły bardzo fajnie wpływa na ten ból w obrębie pośladka. W pozycji leżenia na plecach łapiemy sobie kolano i będziemy sobie mobilizować je w kierunku przeciwnego barku, czyli z tej pozycji delikatnie sobie pulsujemy w kierunku przeciwnego barku. Powinniśmy czuć, że tkanki tutaj się rozciągają, się mobilizują. Może to też prowokować delikatne dolegliwości bólowe. Oczywiście nie chcemy jakoś mocno podrażniać tego obszaru, więc taki delikatny ból 4x10 możemy odczuwać w trakcie ćwiczenia. I co jest dość istotne, podczas tej mobilizacji ten ból powinien się stopniowo zmniejszać. Kolejna mobilizacja będzie to mobilizacja rotacyjna i znowu będzie to taka dość kompleksowa mobilizacja, czyli oprócz mobilizacji samych mięśni pośladka, mięśnia gruszkowatego, będziemy również mobilizować sobie kręgosłup lędźwiowy. W pozycji leżenia na plecach złączamy sobie stopy, kolana, zginamy je maksymalnie i będziemy je sobie przenosić w bok. W tej pozycji, na końcu zakresu ruchu, powinniśmy czuć delikatną mobilizację, rozciąganie tego obszaru. I znowu, jeśli ból byłby dość mocny, to nie musimy schodzić aż do samego końca. Możemy najpierw wykonać ten ruch w troszkę mniejszym zakresie, a w miarę jak te dolegliwości będą ustępować, to możemy próbować iść troszkę dalej, na końcu zakresu chwilkę przytrzymać. Możemy sobie nawet lekko dociągnąć przeciwną ręką i dopiero jest powrót. Oczywiście jak zawsze porównujemy sobie obie strony, no i zapewne zauważymy, że ta strona bolesna jest bardziej ograniczona, natomiast stopniowo w miarę wykonywania tego ćwiczenia ten zakres powinien się poprawiać. Zarówno w tym, jak i we wcześniejszym ćwiczeniu takie pulsowanie czy ilość powtórzeń możemy sobie wykonywać na czas, czyli takie 30-40 sekund danej mobilizacji. W kolejnym ćwiczeniu będziemy sobie chcieli mobilizować bezpośrednio nerw kulszowy. Taka mobilizacja nerwu kulszowego będzie poprawiała jego ukrwienie, będzie zmniejszała jego uwrażliwienie, więc będzie to bardzo fajna mobilizacja przeciwbólowa. W tej pozycji łapiemy sobie nogę pod kolanem, chcemy mieć mniej więcej kąt prosty w stawie biodrowym i żeby napiąć cały nerw, musimy sobie zgiąć stopę i wyprostować kolano. W tej pozycji również możemy sobie delikatnie populsować. Natomiast mobilizację nerwu zawsze chcemy wykonywać bardzo delikatnie, ponieważ znacznie łatwiej jest go podrażnić niż struktury np. mięśniowe czy stawowe. Także pierwsze dni tego ćwiczenia na pewno nie chcemy rozciągać tego nerwu na 100%, tylko takie 50-60, naprawdę bardzo delikatnie
a ten efekt i tak będzie odczuwalny. Tak jak we wcześniejszych ćwiczeniach, takie pulsowanie możemy sobie wykonywać przez jakieś 30-40 sekund i oczywiście zrobić sobie kilka serii, 2-3-4 serii, w zależności od natężenia dolegliwości bólowych. Jak ból zniknie albo się zmniejszy, to możemy przerwać ćwiczenie. W ostatnim ćwiczeniu będziemy sobie chcieli region pośladka z kolei powzmacniać. Jest to ćwiczenie, które pokazujemy na samym końcu i dokładnie w takiej kolejności będziemy te ćwiczenia chcieli wykonywać, ponieważ będzie to ćwiczenie najtrudniejsze, czyli chcemy je wrzucić dopiero jak dolegliwości bólowe się zmniejszą. Wiemy, że takie wzmacnianie obszaru pośladka ma bardzo fajny wpływ na dolegliwości bólowe związane zarówno z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa, jak i z podrażnieniem nerwów w obrębie pośladka. Ćwiczenie wygląda w ten sposób, że musimy sobie skręcić miednicę delikatnie do przodu, zrotować stopę do góry na zewnątrz i z tej pozycji będziemy sobie wykonywać ruch odwiedzenia i wyprostu do tyłu. Chwilka przytrzymania i powrót. Czyli cały ruch to jest taka sekwencja kilku ruchów, rotacja miednicy, rotacja nogi w przeciwnym kierunku i ruch wyprostu i odwiedzenia. Nie jest to tylko uniesienie do góry, ale też chcemy wykonać właśnie ruch wyprostu. Czyli całe ćwiczenie wygląda w ten sposób. U góry chwilka przytrzymania, powinniśmy czuć pracę tego regionu. I potem jest powrót. Jako, że jest to najtrudniejsze ćwiczenie, tych powtórzeń również będzie troszkę mniej. Takie 3-4 serie po 8-12 ruchów będzie wystarczające.